Masakra, jak można nie odbierać telefonu? Co dla ciebie? Red Bulla z wódką, a najlepiej podwójna wódka. Nie wiem, dlaczego kobiety zawsze u mnie zamawiają to samo, a idąc tym tropem zastanawiam się, dlaczego taka piękność siedzi tutaj sama. Daj spokój. Umówiłam się z przyjaciółką, a ona nie dość, że się spóźnia, to jeszcze nie raczy odebrać ode mnie telefonu. Wyobrażasz to sobie? No nie wiem. Ja bym odebrał. Poczekaj. Ej, czy ja przypadkiem cię skądś nie kojarzę? Nie grałaś może w szkole? A, tak, grałam, ale wiesz, już z tego wyrosłam. Nie widać? W sumie czym ty się teraz zajmujesz? No wiesz, zajmuję się moim kanałem na YouTubie. Mam tyle spraw na głowie, cały czas coś muszę załatwiać. A kiedy znalazłam chwilę wolnego czasu, to przyjaciółka nie dość, że się spóźnia, to jeszcze nie odbiera ode mnie telefonów, rozumiesz? Tragedia. Też by mnie to strasznie zdenerwowało. Ale my się świetnie rozumiemy. Może byś mi opowiedziała, jak było z tą szkołą? A, na castingu znalazłam się dosyć przypadkowo. Poszłam ze znajomymi, którym bardzo zależało, żeby tam pójść, no i namówili mnie, żebym też wzięła udział. No a na dniach dostałam telefon, żebym przyjechała na casting już do roli Ewy. No i tak wszystko się zaczęło. No, już są dwie. Podwójna szansa na numer telefonu. Właśnie tę Ewę kojarzyłam. W ogóle ta scena z tym ojcem i chłopakiem w sali biologicznej. Jak ty dałaś radę to zagrać? Masakra! Sceny były tak krępujące, ale wiesz, musiałam do tego podejść profesjonalnie. No i jakoś poszło. Dziewczyny? Jak się nazywacie? Natalia. A podałybyście mi swój numer telefonu? Nie, mam chłopaka. Można mi przeszkadzać? Dobra, dobra. Na czym skończyłyśmy? A, no tak, na tatuśku. Ale lepiej skończmy ten temat. Powiedz mi, od dziecka chciałaś zostać aktorką? Nie, no co ty. Nigdy nie myślałam o tym na poważnie. Ale z czasem zaczęło mi się to nawet podobać. W sumie pasowałabyś nawet do tej roli. Nie, no daj spokój. Nie mam czasu na takie rzeczy. Wiesz, na co dzień zajmuję się poważnymi sprawami i szukam ciekawych informacji dla moich widzów, bo tak się składa, że również pracuję nad moim nowym kanałem na YouTubie. Naprawdę? A jak go nazwałaś? Wiesz co, jestem mistrzynią do spraw marketingu. Nazwałam go Natsu. Krótkie i wpada w ucho. No co ty gadasz? Ej, słuchaj, mój się nazywa dokładnie tak samo. To chyba przeznaczenie, ale wiesz, ja też szykuję naprawdę super produkcję dla moich widzów, więc powiem ci, że będziesz miała konkurencję. No ale... gdybyśmy tak połączyły siły, co ty na to? Dokładnie o tym samym pomyślałam, bo jednak co dwie Natsu, to nie jedna. Dokładnie. Więc jeżeli czekacie na nasze super produkcje, to zostawcie subskrypcję i komentarz, i łapkę w górę. A już za tydzień nowy filmik. Z nami w roli głównej. To do zobaczenia. Bye!